a type of game we'd never done before. Had a lot of difficulties at launch. And we got a lot of well-deserved criticism. Zdarzają się tytuły, które odbieramy jako porażki. Wielkie zapowiedzi kończące się miernymi premierami czy okropnym finałem rozgrzanej do czerwoności kolejki hype'u. Niejednokrotnie jest to kwestia właśnie porażki studia tworzącego grę albo rozminięcia się z oczekiwaniami graczy. Czasem jednak zdarza się, że jest to tylko i wyłącznie sprawa wydawcy, tych, którzy dyktują warunki co do ostatecznego wyglądu produkcji albo co ważniejsze sposobu jej monetyzacji. I tak właśnie wydarzyło się w dzisiejszym przypadku. Potrzeba surfingu na fali gier usług, chęć monetyzacji, czyli zwykła chciwość, zawaliła to, czego gracze oczekiwali od lat. Zapraszam do materiału. Od momentu zapowiedzi Project Avengers minęło wiele lat. Enigmatyczny zwiastun na wiele, wiele miesięcy stał się zapowiedzią pozostawiającą wiele do myślenia. Jedni zakładali powrót filmowych adaptacji growych, a inni spodziewali się odrębnego bytu mogącego przerwać impas Marvelowych tytułów. W tym czasie oczywiście zrobił to świetny Spider-Man od Insomniac, ale do tematu Człowieka-Pająka jeszcze wrócimy w tym materiale. Byłem jedną z osób, które prognozowały, że zapowiedziany projekt będzie przedłużeniem niedocenionego X-Men Legends, w którym mogliśmy stworzyć własną postać i egzystować w świecie bohaterów znanych z komiksów. Okazało się jednak, że rolę naszego bohatera przejmuje Kamala Khan. Ciekawa postać, choć nie do końca rozumiem jej fenomen. Ale w gruncie rzeczy, choć Marvel's Avengers posiada tryb fabularny, przyjemny bo przyjemny, głównym rdzeniem rozgrywki jest tu aspekt sieciowy, który od samego początku wam pokazywaliśmy. Wraz ze znajomymi mamy za zadanie wykonywać misje oraz mniejsze czy większe obiektywy z podziałem na postacie dysponujące różnorakimi umiejętnościami. No więc właśnie. Ale czekaj, mogę jeszcze tak robić. Co się dzieje? Od samego początku, od doprecyzowania wizji mówiąc konkretnie, Avengers miało być grą zrzeszającą ogrom bohaterów. Taki hub albo substytut MMO, gdzie doświadczylibyśmy wielu superbohaterów dysponujących różnymi mocami. Hulk to walka w zwarciu, Kapitan Ameryka też, ale coś tam dystansowego zrobi. Iron Man mogący atakować właśnie w pełni na dystans, czy Thor używający młota, by zarówno okładać wrogów na ziemi, jak i w powietrzu. Miss Marvel właściwie też jest dość uniwersalna. Obiecywano od samego początku, że posiadacze gry na konsole PlayStation dostaną także Człowieka-Pająka, ale na tego ekskluzywa musieli poczekać dość długo. Na tyle długo, że do Avengersów dołączyły takie postacie jak Hawkeye, Kate Bishop, będąca właściwie tym samym archetypem, zapomniałem też o Black Widow, ale prawie nikt nią nie gra, czy Black Panther. Premiera tego ostatniego nie była jednak płynnym zjazdem po górce niedaleko bloku. Błędy w rozgrywce i glitche uniemożliwiające ukończenie zadań skutecznie odrzucały kolejnych graczy. Nawet to, że Kratos udzielał głosu królowi Wakandy, nic nie uratowało. It is not every day I earn praise from the leader of the Dora Milaje. Uratowało na moment za to udostępnienie za darmo dostępu do gry. Darmowy weekend. Od czasu premiery w ten sposób udało się uzyskać rekordowe zasięgi, a Steam na miarę możliwości rozgrzał się do pewnego poziomu. Jak to zazwyczaj bywa, gracze zapomnieli o przesuwaniu premiery, różnicach w zawartości dla konsoli Microsoftu, de novo czy podejścia do filmowego uniwersum. Od samego początku bowiem twórcy podkreślali, że nowi bohaterowie wraz z zawartością fabularną będą udostępniani za darmo. Wszystkie elementy kosmetyczne początkowo dało się odblokować poprzez granie, a powiązanie z MCU miało nigdy nie nastąpić. Dopiero dziś wiemy, że filmowe kostiumy dla bohaterów zostały w końcu dodane. Szybko okazało się, że ów tytuł nie oferuje wiele więcej niż klasyczny grind, wykonywanie tych samych misji i wyzwań w kółko, by zyskać odpowiednie zasoby do odblokowania kolejnych progów. I dokładnie to pogrążyło produkcję w ekstremalnie szybkim tempie, bo gracze zdali sobie sprawę, że za pełną cenę Avengers naprawdę nie pozwala na nic ponad kilka zadań bez większej przyjemności.
tym samym miesiącu, w którym premierowało Avengers, z 31 tysięcy graczy naraz, aktywność spadła do zaledwie 3 tysięcy, by w miesiąc później dobijać ledwo do 1000. Raporty finansowe Square Enix podkreślały, że japońskie przedsiębiorstwo straciło w ciągu jednego kwartału około 238 milionów złotych w segmencie gier HD, z czego głównym winowajcą był omawiany tytuł. Z szacowanych 5 milionów sprzedanych kopii udało się dobić do zaledwie 3, a darmowe aktualizacje do next genów rozgniewały graczy przesunięciem na 2022. Finalnie to właśnie Square przyznało się, że gra nie zwróciła się, a wręcz zwrócili oni uwagę, że słaby wynik to efekt złego doboru dewelopera. To okropna praktyka, brzmiąca dosłownie jakby narzucający wizję przepełnionej napływającymi mikropłatnościami mającymi ratować sytuację finansową SE, zrzucali zwyczajnie winę na twórców będących de facto podwykonawcami. Hello. Just like old times. Bo wiecie, chwilę temu ukazało się Guardians of the Galaxy. Gra pozbawiona elementu wieloosobowego i bazująca na swobodzie kreatywnej studia zależnego. I wbrew temu, że Strażnicy to również dość monotonna produkcja i przeciętna w swojej konstrukcji, to oceniana jest o wiele lepiej niż mające być konglomeratem superbohaterstwa Avengers. Jednak to skupienie się na wątku fabularnym, bez oceniania, poskutkowało dość solidną dysproporcją w odbiorze i tym, że gra sługa poległa, bo przecież już nie słyszymy o Guardiansach. Ktoś skończył fabułę i to tyle, a o Avengers słyszymy... A no tak, już też o nich nie słyszymy. Chyba że mowa o błędzie, który ujawniał adresy IP w trakcie streamów na PS5, albo o nowych mikropłatnościach ułatwiających postępy w rozgrywce mimo zapewnień, że w grze nigdy nie pojawią się płatne ułatwiacze. Oh, shit. Ponad 15 tysięcy złotych, by odblokować wszystkie przedmioty w płatnej już grze. Zapowiadany jako wyjątkowy event, start Spidermana pozbawiony jakichkolwiek misji fabularnych i najbardziej klocowaty bohater w historii. To wybitnie mnie śmieszy, bo PlayStation dostało go ekskluzywnie, bo przecież pająk od Insomniac, a w Avengers jest on wybitnie ciężką postacią, dosłownie, i nie czerpiemy jakiejkolwiek radości z bujania się na sieciach. Ba, nawet prześmiewczo ludzie porównywali zbliżone premierami pojawienie się pająka w Avengers i Fortnite, gdzie to korzystanie z sieci było znacznie przyjemniejsze. Właściwie to nawet Ultimate Alliance z 2006 roku okazuje się robić to lepiej, ale co ja tam wiem. Ja i setki graczy. Marvel's Avengers to dowód na to, jak doskonale udało się ponieść porażkę. Od przyznania się do niej i przez zwalanie winy na Crystal Dynamics, które nie miało do gadania prawie nic, bo przecież nie mieli takiej swobody jak twórcy Guardiansów. Gra usługa to świetny sposób na prosty zarobek, gdy jest wykonana w odpowiedni sposób. Spójrzmy na stale rozwijane Dead by Daylight czy Payday, albo z drugiej strony klęskę Friday the 13th, albo klasyka Anthem. Wielkie plany i próba zarobienia na o dziwo wciąż popularnych filmach z bohaterami Marvela stały się zgubą Square Enix i zwykła chciwość zdaje się być gwoździem do trumny potężnego projektu, który w założeniach miał doczekać się wielkiego rozwoju. I tak czysto po graczowemu. Wszyscy oczekujemy od płatnych produkcji tego, że pozwolą nam na rozegranie czy to wątków fabularnych, czy ciekawego modułu sieciowego. Avengers starało się robić te dwie rzeczy naraz, a jednocześnie szybko wycofało się z zapewnień, że mikropłatności nie dosięgną tego tytułu. Oczywiście całość okazała się nieprawdą, próbowali robić dwie rzeczy naraz i żadna nie wyszła dobrze. Czy zostaliśmy oszukani? No oczywiście. Czy to kwestia Crystal Dynamics? No absolutnie nie. A czy w końcu Square Enix upadło pod naporem własnych oczekiwań i marzeń o własnej platformie do nabijania kabzy na popkulturowym sukcesie filmów Marvela? No chyba nie muszę odpowiadać. Dziękuję za uwagę i do następnego. A, no i ja cały czas podkreślam, dajcie nam grę, w której możemy zrobić własnego bohatera, z którym przeżyjemy przygody w świecie znanym z komiksów. To naprawdę mogłoby zadziałać. A no i zaraz, podobno twórcy DC Universe Online robią MMO dla Marvela. Tylko chyba nie o to chodzi fanom.